Cena wizyty u dentysty to 50 zł. Jeśli dentysta wypełni jakieś ubytki, należy zapłacić dodatkowe 100 zł za każdy ubytek. Jeśli dentysta znajdzie n ubytków, ile wyniesie cena całej wizyty? Zapisz odpowiedź jako wyrażenie algebraiczne. No dobrze, no to tutaj w okienku odpowiedzi mamy zapisać to wyrażenie. Czyli wiem, że na pewno jak pójdę na wizytę, to zapłacę 50 zł. Niezależnie od tego, co tam dentysta znajdzie albo nie. Do tego doliczy sobie opłatę za wypełnienie każdego ubytku i to 100 zł za każdy ubytek. No i teraz, jeżeli będzie n takich ubytków, to ile jeszcze dodatkowo będę musiał zapłacić? No będę musiał zapłacić plus do tych 50 zł 100 zł za każdy ubytek, czyli te 100 zł muszę pomnożyć przez to ile jest ubytków, a ubytków jest n, czyli to będzie 50 plus 100 razy n. Czyli na przykład, jak będę miał jeden ubytek, to zapłacę 50 plus 100 zł 150. Jak będę miał dwa ubytki, to zapłacę 50 plus 100 razy 2, czyli 250. No nie chciałbym mieć dwóch ubytków na jednej wizycie leczonych, tym bardziej trzech albo czterech. No ale takie będzie to wyrażenie. Sprawdźmy. Zgadza się. Zróbmy kilka takich przykładów. K przyjaciół równo podzieliło się dwunastokawałkową pizzą. Jeden z przyjaciół, Heniek, nie zjadł jednego kawałka z tych, które dostał. Ile kawałków pizzy zjadł Heniek? Zapisz odpowiedź jako wyrażenie algebraiczne. No dobrze, no to zastanówmy się, jak to zapisać. 12 kawałków miała pizza i k przyjaciół się podzieliło porówno. Czyli ile dostał każdy z przyjaciół, którzy się dzielili? Skoro było 12 kawałków i podzielili między k przyjaciół, no to trzeba 12 podzielić przez k. I tyle kawałków. Dostał każdy z przyjaciół. Ale heniek nie zjadł jednego kawałka z tych, które dostał. Czyli od tych wszystkich kawałków, które dostał, od liczby tych kawałków, musimy odjąć ten jeden kawałek, którego nie zjadł. Czyli ten pierwszy symbol tutaj, 12 przez K, oznacza to, ile każdy z przyjaciół dostał kawałków. No a heniek jednego nie zjadł, czyli od tej liczby musimy odjąć 1. Czyli na przykład, jeżeli przyjaciół było 4, no to 12 podzielili na 4. Czyli każdy dostał po trzy kawałki. No, Heniek jednego nie zjadł, czyli zjadł dwa. Jeżeli było ich troje na przykład, no to każdy dostał po cztery. Heniek jednego nie zjadł, zjadł trzy. Sprawdźmy. Zgadza się. Następne zadanie. Angelika jechała ze swoimi przyjaciółmi taksówką. Gdy dojechali do celu, podzielili 48 zł opłaty za przejazd między wszystkich J przyjaciół. Angelika zostawiła taksówkarzowi dodatkowe 5 zł na piwku. Ile w sumie zapłaciła Angelika? Zapisz odpowiedź jako wyrażenie algebraiczne. To jest bardzo podobny przykład do poprzedniego, tak? Czyli 48 zł musieli zapłacić za taksówkę, ale podzielili porówno między j przyjaciół, czyli 48 musimy podzielić przez j i to będzie ta kwota, jaką zapłacił każdy z przyjaciół. Czyli to jest ta kwota, po ile się zrzucali. Ale Angelika oprócz tej kwoty, którą każdy wpłacał, dodała jeszcze 5 zł na piwku. Czyli do tej kwoty, po ile się zrzucali, trzeba jeszcze dodać 5 zł. No i to jest właśnie takie wyrażenie. Ta kwota, po ile się zrzucali, Angelika to zapłaciła, ale oprócz tego dała jeszcze 5 zł na piwku. Sprawdźmy. Zróbmy jeszcze jedno. Sergio ma w swojej kolekcji 79 obrazów. Wraz z innymi kolekcjonerami sztuki z jego miasta chcą ofiarować kilka obrazów na rzecz miejscowego muzeum. Każdy z T kolekcjonerów, czyli mamy nieznaną liczbę kolekcjonerów, wiemy, że oznaczymy ją symbolem T. Chce przekazać tę samą liczbę obrazów, natomiast łączna liczba obrazów ofiarowanych na rzecz muzeum będzie wynosić 48. Ile obrazów zostanie w kolekcji Sergio po przekazaniu obrazów do muzeum? Dobrze, musimy się do, tutaj porządnie zastanowić. Czyli łącznie wszyscy ofiarują 48 obrazów na rzecz muzeum. Ilu będzie tych kolekcjonerów? Te kolekcjonerów. I każdy przekaże tę samą liczbę. No to ile przekaże jeden kolekcjoner? No, 48 podzielić przez te. Czyli to będzie ta liczba, taka liczba obrazów, jaką przekaże każdy z kolekcjonerów, no bo tutaj jest napisane, że przekazują tę samą liczbę obrazów. Czyli ja bym zaczął od tego, że napiszę 48 podzielić przez T. No i to będzie tyle, ile każdy z nich ofiaruje. No dobrze, a Sergio ma w swojej kolekcji 79 obrazów. I pytanie jest, ile mu zostanie po przekazaniu obrazów do muzeum? No to jeżeli każdy z kolekcjonerów przekazuje tyle, co tutaj jest napisane, 48 podzielone przez t, to znaczy, że Sergio też musi tyle przekazać. Czyli musi taką liczbę odjąć od liczby swoich obrazów, które ma. Czyli tak naprawdę ja muszę napisać coś takiego: 79 odjąć to, ile przekazał. Przekazał tyle, co wszyscy, czyli 48 przez t. I o tyle zmniejszy się jego kolekcja, czyli od 79 muszę odjąć 48 przez t. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Zgadza się.